rozpoczynamy konferencję prasową dotyczącą programu likwidacji niskiej emisji. W konferencji biorą udział wojewoda śląski pan Jarosław Wieczorek, prezes zarządu Tauron Polska Energia pan Filip Grzegorczyk oraz gospodarz miejsca, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pan Andrzej Pilot. Panie wojewodo, bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję. Witam szanowni państwo. Szanowni państwo, dzisiaj rzeczywiście jest dzień dość wyjątkowy, bo możemy powiedzieć o przeznaczeniu bardzo dużych nakładów finansowych na walkę z niską emisją. To dzięki dobrej współpracy Tauron Polska Energia, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można powiedzieć, że co najmniej kilkadziesiąt tysięcy obywateli w wielu miastach naszego województwa śląskiego, głównie dotyczy to konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej, będzie podłączone do tak zwanego ciepła systemowego. To jest jeden z podstawowych elementów walki z niską emisją. To wpisuje się absolutnie w programy rządowe. To bardzo ważny element, bo przez wiele, wiele lat mówiło się o tym, że należy to czynić. Natomiast my staramy się, żeby te słowa absolutnie przekuć w realia. Tymi realiami będą najbliższe inwestycje na kwotę prawie 250 milionów złotych. Ale to nie jest jedyna inwestycja, która rozpoczęta została w bieżącym roku i w ubiegłych latach, ale to jest jeden z elementów całego programu rządowego dotyczącego walki, no bo to takim słowem należy ujmować, z niską emisją i z poprawą warunków atmosferycznych, przede wszystkim z poprawą czystego powietrza, bo myślę, że jako mieszkańcy i obywatele na to absolutnie zasługujemy. Ale w szczegółach z pewnością bardziej precyzyjni w odniesieniu do dzisiaj podpisanej umowy między Tauronem a Wojewódzkim Funduszem, to odpowiedzą już bezpośrednio panowie. Bardzo proszę, pan prezes Grzegorczyk. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo dobry dzień. Nie tak dawno inicjowaliśmy w Katowicach program Oddychaj Powietrzem. To jest program bardzo istotny dla miast aglomeracji województwa śląskiego. Szanowni państwo, no i dotrzymujemy słowa. Dzisiaj podpisujemy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Umowę o wartości 141 milionów złotych. Całość projektów, bo wymaga to oczywiście udziału także i Taurona, to około 250 milionów złotych. Proszę państwa, energetyka inwestuje w własny rozwój, ale także w rozwój cywilizacyjny, w poprawę jakości życia. Tauron oczywiście wpisuje się w tak zwaną społeczną odpowiedzialność biznesu, jednocześnie będąc firmą, która niezwykle prężnie się rozwija, o czym mieliśmy przyjemność państwa informować w trakcie ostatnich konferencji wynikowych. Ale to, co chyba najważniejsze, chcemy aktywnie brać udział w programach rządowych i to czynimy, chcemy pokazać, że inwestujemy i to czynimy i chcemy przede wszystkim, robiąc biznes, być pokazywani i być traktowani jako firma, która pracuje dla ludzi, bo ciepło systemowe to jest nic innego jak praca dla ludzi, dlatego wszystkich zachęcamy do brania udziału w tym programie. Panu dyrektorowi bardzo serdecznie dziękuję za, panu prezesowi bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie w tych naszych projektach. No i liczymy na to, że jak najszybciej uda nam się zakończyć z sukcesem. Gospodarz miejsca, pan Andrzej Pilot. Szanowni państwo, dzisiaj dobry dzień, ponad 141 milionów popłynie środków unijnych do Tauron Ciepło i to są środki, które przy inwestycjach mają poprawić i poprawią jakość powietrza, na co liczą mieszkańcy no przede wszystkim 8 miast, gdzie zakłady będą realizować ten projekt, czyli tutaj Będzina, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Katowic, Świętobłowic i Siemianowic. 855 węzłów ciepłowniczych zostanie zmodernizowanych. Ponad 100 km sieci ciepłowniczej. O 50 tysięcy ton zostanie zmniejszona emisja dwutlenku węgla. Ale tak jak mówię, to jest dzień dzisiejszy. Natomiast w tym roku
zostało już podpisanych umów na 180 milionów o wartości projektów 350 milionów. Czyli już pieniądze unijne popłynęły również do Bytomia, do Tarnowskich Gór, do Piekar. I dzisiaj jeszcze po południu podpisujemy umowę z Jaworznem. To taki jest wkład też Wojewódzkiego Funduszu do walki, o czym powiedział pan wojewoda, bo tak to trzeba nazwać, z niską emisją. Do tego, jeżeli dodamy 26 milionów wydanych w tym roku na programy ograniczenia niskiej emisji, które mamy tutaj podpisane z gminami, i ponad 4 miliony, które wydamy na program dla osób fizycznych Smog Stop, to będzie nasz tylko tegoroczny wkład do tego projektu rządowego, o którym wspomniał pan wojewoda. Szanowni Państwo, a teraz pod patronatem Wojewody Śląskiego zostanie podpisana umowa na dofinansowanie 8 projektów w ramach programu likwidacji niskiej emisji. Bardzo proszę. Panie wojewodzie, bardzo proszę. Umowę podpisuję. Moja rola jest taka, że patrzę, czy nie panowie nie symulują. Panie wojewodzie, nie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Tym samym kończymy część oficjalną i zapraszamy do zadawania pytań już w kuluarach. Bardzo dziękujemy. No, szanowni Państwo, te inwestycje, które mówimy o na przykład o elektrowniach węglowych, jak Opole czy Jaworzno, to są już bloki o wysokiej jakości i o wysokiej sprawności, także o bardzo ekologiczne. Tak? Skala zastosowanych tam filtrów i najnowocześniejszych rozwiązań światowych no, daje de facto gwarancję, czy też rękojmie, że to powietrze będzie zdecydowanie czystsze. Panie wojewoda, proszę powiedzieć, czy ten dzisiejszy dzień podpisania tej umowy kolejny krok w walce właśnie z niską emisją? Zdecydowanie rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pani premier Beaty Szydło jest zdeterminowany do tego, żeby poprawić jakość życia mieszkańców. Jednym z elementów, oprócz tych takich warunków finansowych, jest ta jakość życia w oparciu o czyste powietrze. I na pewno nie cofniemy się w walce z niską emisją i w walce ze smogiem. Proszę powiedzieć, bo ta walka już trwa jakiegoś czasu. Proszę przypomnieć takie najważniejsze, najbardziej spektakularne działania, które właśnie w zakresie tej walki zostały podjęte. No to było to powiedziane już około 6 miesięcy temu wraz z, również z, przy udziale pana prezesa Tauron Polska Energia. Tam został rozpoczęty duży program opiewający de facto na już kwoty nie milionowe, a miliardowe. Chcemy, żeby Skarb Państwa był również zaangażowany społecznie w tym znaczeniu, że ta społeczna odpowiedzialność biznesu ma być w znaczeniu również walki ze smogiem. I to czynimy, tak, przy różnego rodzaju wsparciu instytucji i unijnych, oczywiście środki unijne również są do tego zagospodarowane. W zasadzie każdy montaż finansowy w tej chwili będzie skupiał się do tego, aby dostarczana energia do gospodarstw domowych w naszym regionie, czy w naszym województwie, ale również w całej Polsce, skutkowała poprawą jakości powietrza. Dziękujemy. Co zdecydowało o tym właśnie, że to te osiemnia zostały wykupowane do udziału w tym projekcie? Tam po prostu znajdują się zakłady ciepłownicze, które będą te projekty realizować, prawda? I to jest jakby ten, to jest jakby z clue tego programu, ale też te zakłady musiały przygotować, zidentyfikować potrzeby, musiały też się pod te projekty przygotować, prawda? Czy gdzie jest największe zapotrzebowanie na przyłączenie do sieci, musiały być konsultacje zrobione. To są długie, długie miesiące pracy Tauronu, ale też naszych ekspertów, którym chciałem serdecznie podziękować. To zapotrzebowanie jest znaczne. Ile tak naprawdę kopciuchów może zniknąć dzięki realizacji tego przedsięwzięcia? No to jest mi trudno powiedzieć, bo tych kopciuchów jest na terenie w regionie około 700 tysięcy. Jak już dzisiaj powiedziałem, to nie jest jedyna ścieżka, którą staramy się walczyć z niską emisją, bo też
mamy programowe, obszarowe programy niskiej emisji z gminami. Mamy też swój program, o czym pani redaktor wie, Smog Stop dla osób indywidualnych. No i tutaj to ciepło systemowe jest najczystszym ekologicznie, prawda, bo wymiana piec na piec, no to jest poprawa z tutaj efektu ekologicznego, natomiast podłączenie do ciepła systemowego, no to można powiedzieć, to już jest ekstraklasa. Ten projekt łączy chyba w sobie wymiar ekologiczny, ale także ekonomiczny. Mieszkańcy oczywiście mają na tym zaoszczędzić po prostu. No oczywiście, to też wiąże się z efektywnością energetyczną, czyli po prostu na pewno mieszkańcy naszego regionu, których obejmują te projekty, poczują to w swoich portfelach. Także to myślę, że to tego projektu nie robi się tylko dla siebie, prawda, tylko robimy to przede wszystkim dla mieszkańców naszego regionu.